Słuchajcie, nie jest dobrze. Numer konta zawsze macie w opisie filmu. Zobaczcie, w jakich dziewczyna chodzi w dziurawych spodniach. No to jest nieprawdopodobne. Ale to nie jest mój numer konta. Dobrze, to ja ci przekażę. Nic się nie martw. Bo nie wiem, jak to się pokazuje. Bo ty byś na głupoty to zaraz... Przemoc finansowa. Czy na głupoty byś wydała, ja ci chociażbym spodnie kupił. Chodzi mi po głowie, czyście nie taki kolos. Nie wiem, jakie on ma właściwości, że jest taki pancerny. Ale chciałem właśnie jakiś mały grill. Taki, żeby sobie po prostu zrobić dwa szaszłyki, nie rozpalać tego skurczysyna wielkiego za każdym razem. Bo jak jest grube party, to on jest ok, ale do jednego szaszłyka to zupełnie nie jest ok. Ale nie chcę, żeby też był elektryczny. Elektryczny to mam. A nie, to jest gazowy. Przenośny grill gazowy, widziałeś? Za 4,99, ale gazowy to nie. Chyba moje zapotrzebowanie na małego grilla nie jest, że tak powiem, odzwierciedleniem rynku, bo tu same takie kloce, tam widzę, są jeszcze takie małe. I najgorsze, że głównym elementem jest niska cena. Mi nie musi być kurnia za darmo. No to już tak już jest duże. Tu są takie paleniska, to też nie za bardzo. Mały, a solidny, wygodny, taki, że sobie można zrobić koreańskiego grilla na stole. Straszne klosy. Ale widzę, że oprócz fotowoltaiki balkonowej można też wędzić kiełbasę. Są specjalne. O, tu masz pressure cooker. Różne takie. Esencja o smaku pigwówki, to są te aromatyzery chyba do tego, do tych grilli gazowych. Czy to, nie, bo to alkohol sobie produkujesz. To jest stoisko mały bimbrownik w obi. I możesz różne smakowe robić. No to dobre. A, szpikulce do tych, do ptaków. No i kupujesz sobie taki, wiesz, łączysz, przyklejasz pod spodem. Muszę najpierw umyć tą bramę. Widzisz? I taki sobie zestawik kupujesz. Ale rekomendujesz taki? Nie, bo ja nie wiem. Nie. A u was nie ma? Nie. W pracy nie, co ty? Przecież się nabijają te gołębie u was, tak? Tak, i macie i pieczemy potem gołąbki potem, macie. Jeszcze jest te jacuzzi. Nie opłaca się w Polsce. Nie spyla się. Nie spyla się, bo dwa tygodnie i zima. Zaraz trzeba, kurna, skuwać lód, bo się albo przerębel wiercić w jacuzzi. Nie to nakrętki, zdecydowałem się na takie rozwiązanie, bo takie rozwiązanie mi polecił Andrzej. Tam wcześniej mi podesłali jakieś takie klasyczne nitownice, ale gadałem z Andrzejem, że on mówi, z tą klasyczną się trzeba pieścić, a z tą się nie trzeba podobno pieścić. On nie znam jeszcze procedury, jak wyglądają do nitowania. Nie wiem, czy tu czegoś nie brakuje. 8, 6, 10... Wiesz, jak się to obsługuje? Tak. No, jak? Bierze się to. Tam masz te nity, sobie bierzesz. Dziękuję. Mamy 6, 8, 10. 10 jest. Chyba ten będzie, nie? Chciałem ten fotel naprawić. I tutaj muszę zobaczyć, przyczynaj na kamerkę. Bardzo cię proszę. Czy to jest ten? Ten, nie? I on by wszedł w tę dziurkę i byśmy go zacisnęli, tylko ja tutaj mam, był wyrwany, to trochę to muszę sklepać. Garnąłem, weź mi to podkładeczkę. No i co, naprawiony leżak? Górnie naprawiony. Proszę Państwa, who's the boss? Naprawiono. Nito nakrętka zadziałała. Jestem złota rączka z Miedzianej Góry. Taka wczoraj pompa szła ze ściana wody, tak więc test kosiarki na pewno zweryfikował jej szczelność. Działa. Tak było, że zalana miała ten kamerę i cały czas pisała, żeby ją przeczyścić. A to po prostu był deszcz, ściana deszczu. Hotel naprawiłem. Jeszcze takie, żeśmy kupili gąbki na to i się zastanawiam, czy nie zrobić akcji. Mianowicie takiej, bo mówiłem, że to UV niszczy. I jest taki impregnat do namiotów, który ma UV blokować
I nie wiem, czy nie kupię takiego impregnatu, bo kupiłem kilkaset tych gąbek i na jednej nie zrobię eksperymentu, typu pokryję ją tym impregnatem i zobaczymy, co się wydarzy. Tak więc może zanim dojdzie słońce do tego fotela naprawionego, a powiem wam, że kto rozwalił fotel? Kurnia seniorka, ona, nie wiem jak to jest możliwe, że ona ten fotel rozwaliła. Żeby to wyrwać, to trzeba mieć siłę Herkulesa, ale te babcie to mają takie siły, że niby ona nie ma na nic mocy, ale jak cię chyci, to by cię z karata kurnia przewróciła na plecy. Tak więc dzisiaj idę oblukać za impregnatem, a teraz to sobie go schowam, żeby go jeszcze słońce nie dotknęło swoim promieniem z samego rana. Taka akcja na balkonie z panelami też jest fajna. Do jakiegoś monitoringu, nie? Zresztą można zobaczyć, że tu 6 amperków leci. Tu se też można zobaczyć, że leci 7 amperków. Czy to porówno chodzi? 7,15, 7,24, 7,6, 7. O, słońce nie jest takie, że tak powiem, wstałe. Tu mamy 5,8 i tu mamy też 5,8, a tam leci po 7, czyli widać, że te EcoFlowy lepsze. Akcja Econo wygląda tak, że jest mikroinwerter, to taki, do którego możemy podłączyć jeden panel, dwa panele, trzy panele albo cztery panele, czyli maksymalnie 1500, to tak naprawdę jak podłączymy te 400, to obsłuży. Tylko tutaj już musimy mieć, że tak powiem, wymieniony licznik na ten dwukierunkowy, bo jak mamy jednokierunkowy i to by produkowało więcej, no to wtedy niestety musimy się to wiązać z tym, że będziemy płacić za ten prąd, który wyprodukujemy. Tak więc to trzeba będzie robić na tak zwane zgłoszenie. Jak rozmawiałem z Kubą, bo go namawiałem, żeby przygotował takie zestawy dla osób, które by były zainteresowane taką fotowoltaiką sobie na balkonie, w ogródku, gdzie da się wystawić panel, no to mówi, że jest do ogarnięcia takie coś i łącznie z tym, że on może zaoferować to, że jest instalator, który przyjdzie i to zamontuje, czyli nie musicie w ogóle się tym stresować. Plus jeszcze mogą zrobić na podstawie tego urządzenia zgłoszenie do zakładu energetycznego, żeby wymienić licznik i oprócz tego w jakichś tam mocach, jak teraz konkretnie nie wiem jakich, jest dotacja, czyli tak naprawdę wam ta fotowoltaika wyjdzie, można by powiedzieć, zupełnie w gratisie. No to jak jest w gratisie, to nie ma lepszej ceny, skoro będzie nam oszczędzało rocznie, nie wiem, 2-3 tysiące złotych. Jeszcze taka ciekawostka teslowa, bo nie mam możliwości, znaczy możliwość jest, ale nie chcę tutaj rozbebeszać instalacji, bo jednak samochód jest objęty gwarancją. Jak się potem by okazało, że jakbym się wpiął tutaj taką chińską przejściówką i nagle by Elon stwierdził, że tu już gwarancji nie ma, to bym nie chciał. Ale na podstawie obserwacji tej predykcji zasięgu przy maksymalnie naładowanej baterii, bo ostatnio robiłem taką akcję, że ładowałem do pełna, bo tam gdzieś żeśmy jechali. Zresztą wam pokazywałem, ile mam na tym wskaźniku, że ile przejadę. Tak więc to jest taki no niezbyt miarodajny sposób, nie taki bardzo naukowy, ale chociaż dający pogląd, jak to wygląda, bo samochód ma 1,5 roku, przejechane jest 30 tysięcy kilometrów i na tym zasięgu, na maksymalnej naładowanej akumulatorze w samochodzie, pokazuje mi ten zasięg, że się skrócił bodajże o 10 albo 12 kilometrów. Tak więc wydaje mi się, że nie jest to dramatycznie, jeśli chodzi o zasięg, a tak fizycznie, żeby się wpiąć do Tesli, to nie wiem, może kiedyś, może jak będzie po gwarancji, chociaż 8 lat to nie wiem, chyba nie planuję jeździć. Tak więc taka informacja, jak to u mnie wygląda. To jest fajną mordą, to jest morda Maćkowa. Maciek już urósł i się taki jest fajny, pomarszczony jak ja. 30 kilo, tak? 30 kilo. Nie skakaj na szafcie, bo się przewrócę. Maciek. Siad. O, inteligentna. Siedzi bestia. Przywitaj się, daj łapę. Daj łapę, cześć. To odgryź łap.